Ale no, tym szukałem po różnych książkach innych odpowiedzi. Zainteresowałem się maszynerią. Wpadły mi w ręce postanowienia podjęte na międzynarodowym spotkaniu masonów w XIX wieku. I właśnie na tym zjeździe międzynarodowym masonerii postanowiono: my Kościoła nie rozwalimy przy pomocy rozumowania. Rozwalimy Kościół przy pomocy korupcji obyczajów. Wtedy postanowiono propagować rozwody, aborcje, homoseksualizm, pornografię, radykalny feminizm, używki wśród młodzieży, eliminowanie krzyża z przestrzeni publicznej. Proszę bardzo, z tym wszystkim mamy dzisiaj do czynienia w całej cywilizacji europejskiej. To, co się dzisiaj robi, to nie jest wymysł Niesiołowskiego czy innego półgłówka. To jest plan przygotowany od dziesięcioleci kobiety. W 1880 roku jeden z parlamentarzystów francuskich w parlamencie powiedział: musimy odebrać Kościołowi kobiety. Kto ma władzę nad kobietą, ma władzę nad całym społeczeństwem. Demoralizacja kobiet. Dzisiaj na każdym kroku. Ideologia gender, którą papież Benedykt XVI w jednym z swoich ostatnich przemówień, pożegnania, powiedział, że stanowi największe zagrożenie dla dzisiejszej ludzkości. Najwspanialszy zamysł Boga zrealizowany w całej rzeczywistości to jest stworzenie człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym jako mężczyzna i kobiety. Przyszłość naszej cywilizacji, w ogóle przyszłość ludzkości, zależy od właściwie kształtowanych relacji między mężczyzną a kobietą. Proszę, w którym znalazły się między innymi słowa. Powtarzam, człowiek, który był członkiem przez 30 lat masońskiej organizacji i przez 15 lat miał w swoim ręku władzę absolutną nad włoską masonerią. Napisał słowo: w gruncie rzeczy za to zaręczy wolną larstwo najsłuszniej nazwać by można religijnym związkiem. Jego celem jest zniszczenie wszystkich religii, a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego bogactwa. Masoneria nie pojawiła się spontanicznie i przypadkowo w obrębie chrześcijaństwa. Powołały ją celowo do istnienia określone kręgi antychrysty. Zależało im bowiem na dokonaniu duchowego i politycznego przewrotu, by zgodnie z ich zamysłami wyzwolić świat spod panowania Boga i zbudować na ziemi Królestwo Szatana.